Jest to dla mnie ogromny zaszczyt występować tu przed Państwem i zarazem ogromna radość, że po ponad 30 latach znów mogę przemawiać jak wówczas za czasów tej pierwszej Solidarności. W tym miejscu chciałem podziękować organizatorowi tej polonijnej konferencji, oddanemu patriocie z Nowego Jorku, Witoldowi Rossowskiemu, który mnie tu zaprosił. Ponieważ nie jestem osobą znaną, chciałbym się również przedstawić. Byłem jednym z działaczy Solidarności szczebla Komisji Zakładowej, za co komuniści 13 grudnia 1981 roku osadzili mnie w kieleckim więzieniu na ponad pół roku. Po wyjściu z więzienia prześladowani nigdy nie ustało. Konsekwencją tego była emigracja z paszportem jednokrotnego przekroczenia granicy i osiedlenia się w Kanadzie wraz z moją rodziną. Dodam, iż mój ojciec należał również do tych, którzy zachowali się jak trzeba. Kiedy pod Smoleńskiem nastąpiła likwidacja nowo odradzającej się elity naszego państwa, upodlenia, jakie płynęły od ówczesnych władz, nie mogłem znieść, więc wstąpiłem do ruchu klubów Gazety Polskiej jako do ruchu oddolnego. Wierząc, że tam, w tym oddolnym ruchu, odwrócimy te wszystkie kłamstwa i dojdziemy do prawdy. Do tej działalności, proszę Państwa, powrócę pod koniec mojej wypowiedzi, a teraz chciałbym przybliżyć Państwu sytuację, moje spostrzeżenia z życia polonijnego, pobieżny zarys organizacji polonijnych na kontynencie amerykańskim, zachowanie się tych organizacji w ostatnich latach, problemy, jakie nas spotkały jako działaczy polonijnych, wreszcie fakty bardzo przykre z ostatnich wydarzeń. Zacznę może od wspaniałych nazw organizacji polonijnych, takich jak Kongres Polonii Amerykańskiej, Kongres Polonii Kanadyjskiej, wreszcie Rada Polonii Świata. Cóż to takiego Kongres Polonii Kanadyjskiej? Jest to organizacja, która powinna reprezentować w relacji reprezentującej Polonię Kanadyjską, a rząd kanadyjski i w relacji z rządem Polski. A co naprawdę reprezentuje i kogo broni? Swoje własne układy na dzień dzisiejszy. Takim wyraźnym przykładem, jakie jest zachowanie się Kongresu Polonii Kanadyjskiej po katastrofie smoleńskiej, kiedy to ich władze nie robiły nic. W tym okresie mieliśmy rząd konserwatywny w Kanadzie, który na pewno by nam udzielił wsparcia, gdyby tylko Kongres Polonii Kanadyjskiej do niego się zwrócił. To właśnie ci ludzie, członkowie tych organizacji, wręcz szydzili z pisowców i moherów. Słów, jakich używali, nie da się powtórzyć. Ta polonijna organizacja, zdominowana przez środowiska lewackie, jeszcze bardziej umocniona przez poprzednią ekipę rządzącą w postaci różnych grantów i honorariów, nie ma moralnego prawa do reprezentowania Polonii zrzeszającą garstkę Polaków. Nasuwa się pytanie, co robić? Przede wszystkim nie rozbijać ruchów oddolnych. Nie organizować drugiej Magdalenki na kontynencie Ameryki Północnej przez naszych ministrów. Tylko wzajemna współpraca może przynieść owoce. Na okrągły stół na kontynencie amerykańskim nie ma zgody. Na dobrą zmianę tak. Proszę Państwa, następna organizacja z siedzibą w Toronto, o jakże wspaniałej nazwie, Polonia Świata. Otóż od razu nasuwa się wniosek, jakaż to wielka siła musi być. Tutaj zadałem sobie nieco trudu i zrobiłem małą sondę wśród moich znajomych, wśród Polonii. Nie spotkałem jednego Polaka, który by mi odpowiedział, co to jest za organizacja Polonia Świata, kto jest jej przewodniczącym i kto do niej należy. Ponieważ zauważyłem, że ten pan przewodniczący Polonii Świata jest na każdej państwowej ważnej uroczystości już w naszej wolnej ojczyźnie, jest mianowany do różnych organizacji w Polsce. Zapytałem moich przyjaciół w Toronto, kto to jest. Okazuje się, że organizacja z potężną nazwą jest reprezentowana przez jednego człowieka. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie ma powszechnej przynależności do tychże organizacji? Obecnie te organizacje są opanowane przez ludzi małodusznych, którzy dla świętego spokoju zrobią wszystko, by ten święty spokój zastawiony stół utrzymać. Takie własne rzucone hasło przez agenturę w Polsce, jak i na ziemi amerykańskiej,
By Polonia nie mieszała się w sprawy polskie, daje wielkie rezultaty. W tym miejscu, proszę Państwa, podam taki prosty przykład. Polonia liczy 15-20 milionów. Jeśli tylko do polonijnych organizacji należałoby 1/4 przy minimalnej składce $10 miesięcznie i aktywnej całej Polonii możemy decydować funduszem blisko $1 miliarda rocznie. Wtedy wszyscy korzystają, wtedy nazwa odzwierciedlałaby prawdziwą siłę. Ale tu musimy sobie uświadomić bardzo ważną rzecz. Gdy Polonia świata zyska, inna nacja musi stracić. I dlatego postawiona jest poprzeczka, którą jeśli przekroczymy, jesteśmy rozbijani, pacyfikowani, oczerniani przez hieny, które tylko czekają na korzyści, na kasę, na waszą kasę. Nie możemy się dziwić działaniom destrukcyjnym, jakie były prowadzone od roku 1945 ubiegłego stulecia, za rządów komunistów i teraz w ostatnich czasach za rządów postkomunistów. Gdy dziś w całkowicie wolnej ojczyźnie te działania są prowadzone, to musimy się bezpardonowo sprzeciwić i wyeliminować tych ludzi z polskiej polityki. Teraz, proszę Państwa, przejdę do konkretów. Najgorzej przychodzi mi mówić o sobie, ale przykład mój, moich kolegów i koleżanek nie jest przykładem odosobnionym. Takich przykładów od roku 45 ubiegłego stulecia mogło być nawet tysiące. Nie mogę się więc powstrzymać od podzielenia się moimi i moich kolegów przeżyciami. Jak wcześniej wspomniałem, upodlenia i kłamstwa przez rząd Tuska nie mogłem znieść. Wstąpiłem do klubu Gazety Polskiej w London, by ten klub wspomóc, byśmy wspólnie z innymi klubami odwrócili tą okropną propagandę, jaka się przytacza w mediach. Jako zadanie postanowiłem sobie dążenie do prawdy, informowanie Polonii poprzez zapraszanie naszych oddanych patriotów, dziennikarzy z Polski, często powyrzucanych z pracy za głoszenie prawdy. Sprawa druga, jaką miałem w zamiarze, to zjednoczenie klubów Gazety Polskiej na ziemi amerykańskiej. W odległym Chicago, w Stanach Zjednoczonych, obecna tu przewodnicząca klubu Gazety Polskiej, ówczesna koordynator klubu Gazety Polskiej na Stany Zjednoczone i Kanadę, wielka patriotka, oddana działaczka polonijna, już wcześniej podjęła próby zorganizowania i współdziałania klubów. Zadanie więc było ułatwione. Dołączył do tego przedsięwzięcia również kolega Witold Rosowski, oddany działacz polonijny z Nowego Jorku oraz wielu innych kolegów i koleżanek ze Stanów i Kanady. Tu muszę bardzo stanowczo podkreślić, że to dzięki tej oddanej działaczce polonijnej, Agacie Mikołajczyk z Chicago, utworzyliśmy bardzo silną polską grupę bezkompromisowych działaczy, którzy nie byli do poklepywania po plecach. Wszystkie informacje, protesty, działalność polonijną, o której słyszeliście Państwo w Stanach i Kanadzie, to zasługa działaczy silnej polskiej grupy pod przewodnictwem Agaty Mikołajczyk. Jeżeli już mówię o zasłudze zasłużonej Polsce z Chicago, to dodam, jest osobą bardzo skromną, ale jednocześnie bezkompromisową, jeśli sprawy dotyczą szkalowania naszej ojczyzny. Potrafiącą sobie zjednać nie tylko innych działaczy, ale również tą masową Polonię, która jest rozbita na wszystkie strony. Ta nasza polska silna grupa oddanych działaczy odnosiła sukcesy w Polonii na kontynencie Ameryki Północnej. Prowadziliśmy wiele protestów przeciwko postkomunistycznym rządom. Pisaliśmy różne petycje, przepraszam, przeciwstawialiśmy się mediom szkalującym naszą ojczyznę. Głosiliśmy prawdę, zapraszaliśmy z Polski ludzi, którzy byli odrzuceni przez postkomunistów. Odwrócenie tego kłamstwa zabrało nam ponad 3 lata. To nie były łatwe przedsięwzięcia. Duże odległości między klubami, praca w pełni społeczna, brak jakichkolwiek funduszy. Dodam, że strona nam przeciwna, która zajmowała się promowaniem filmu Ida i podobnym, była dofinansowywana przez ministra Sikorskiego i konsulaty.
Stroną przeciwną to właśnie były te polonijne organizacje ze wspaniałymi, potężnymi nazwami, a pustką w środku. Pomimo różnych trudności dobrnęliśmy do czasów, kiedy walczyliśmy naszą wolną, ukochaną ojczyznę. Z tą myślą jechaliśmy na trzeci zjazd klubów Gazety Polskiej do amerykańskiej Częstochowy w Dialstone w Filadelfii. Wiązaliśmy wielkie oczekiwania, by się spotkać, ocenić naszą oddolną działalność i wyznaczyć organizowanie życia polonijnego przy współpracy naszego rządu, naszych ministrów. I tu, proszę Państwa, ogromne rozczarowanie. Nasi liderzy z Polski przyjechali już z destrukcyjnym planem naszej silnej polskiej grupy polonijnych działaczy na kontynencie amerykańskim. Nasza wówczas koordynator, tu obecna, została zmuszona do niekandydowania, a była jedyną kandydatką, która wygrałaby te wybory. Partyzan wolnego słowa, szef klubów Gazety Polskiej, zgłosił swojego kandydata, ja go nazywam znikąd, ponieważ nikomu nie jest znany. Podczas obrad naszego ruchu oddolnego stała się rzecz niespotykana. Partyzan wolnego słowa wstał, rzucił laptopem, krzyknął i wyszedł z sali. Jednak został poproszony o powrót. Wtedy zostałem dopuszczony do głosu. Sytuacja stała się bardzo nerwowa, więc przed wygłoszeniem mojego sprawozdania zwróciłem się do zebranych, cytuję. Koleżanki i koledzy, to co my dziś uchwalimy i kogo wybierzemy, to będzie nasza decyzja, to jest nasz ruch oddolny i my tu decydujemy. Dodałem również, że to co się dzieje tu w amerykańskiej Częstochowie, to historia zatacza koło. Stanąłem w obronie naszej koordynator Agaty Mikołajczyk, dodając, że już mieliśmy jedną wielką Polkę, wielką patriotkę, którą kamieniowano i ukamieniowano. Też była samotną matką, wychowywała swojego syna. Dziś także mamy wielką patriotkę już na ziemi amerykańskiej sponiewieraną tylko dlatego, że mówiła polskim głosem. Głosem Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej. Po moich słowach partyzan wolnego słowa wstał dosłownie rozścieczony i powiedział do mnie: Wąt. Nastąpiła konsternacja. Nie wiedziałem, co się dzieje. Okropny obraz. Dodam również, że w międzyczasie działacz klubu Gazety Polskiej, przewodniczący tego klubu w Filadelfii, kolega Antoniak, którego właściwie byłem gościem wraz z żoną, wydarli mi mikrofon w sposób bezczelny. Działacz polonijny, który był zaangażowany w pomnik żołnierzy wyklętych, tak nie postępuje. Ja jestem pokoleniem, którego ojciec zachował się jak trzeba. Ty teraz, kolego Antoni, Tadeuszu Antoniak, budujesz sobie polityczny wizerunek na tych, którzy są dziś wykopywani z dołów śmierci. Chcę ci powiedzieć, że jeśli chcesz iść w ślady tych, którzy zachowywali się jak trzeba, to w pierwszej kolejności musisz mieć oczy otwarte szeroko i nie krzywdzić takich działaczy jak Agata Mikołajczyk. To ty pierwszy, jako gospodarz, powinieneś stanąć w jej i mojej obronie. Tu zwracam się do przewodniczącego klubu Gazety Polskiej w Ottawie, kolegi Wacława Kujbidy, o udostępnienie nagrania z powyższego zajścia, ponieważ był jednym z nagrywających to wydarzenie. Proszę Państwa, zabrakłoby dnia, może i tygodni do opisywania, ale taki jest obraz Polonii na rok 2016 na kontynencie amerykańskim. Chciałbym powiedzieć, że jestem jednym z tych, którzy wysuwając postulaty wobec komunistycznej władzy, domagali się zniesienia cenzury, by partyzan wolnego słowa mógł się spełnić w swoim zawodzie dziennikarskim. Dziś nie tylko może się spełnić, ale jest właścicielem mediów. Moja krzywda. Więzienie, wydalenie z kraju. Emigracja to mnie wynagrodziła. Ja się z tego cieszę.
że moje cierpienie, jak również moich kolegów, koleżanek nie poszło na marne. A ty co teraz robisz, partyzancie wolnego słowa? Pacyfikujesz wspaniałych działaczy polonijnych ruchu, który do tej pory był ruchem oddolnym, Polaków oddanych naszej ojczyźnie. Mnie odbierasz głos. Dziś dowiaduję się, cytuję, na polecenie szefostwa klubów Gazety Polskiej powstaje nowy klub w Chicago. Klub konkurencyjny do klubu Agaty Mikołajczyk powstaje tylko po to, by zniszczyć najlepszy działający klub w Ameryce Północnej. Szefostwo poleciło, stachonowcy wykonują. Z ruchu oddolnego natychmiast staje się ruch odgórny. Polonijna inteligencja poparła w postaci zalajkowania na Facebooku. Jakżeż ten obraz przypomina stan wojenny w Polsce. Na koniec tego wywodu stawiam pytanie. Partyzancie wolnego słowa, w jakiej ty służysz partyzance? Na pewno nie w partyzance mojego ojca, nie w mojej partyzance. Dziś już możecie państwo zauważyć, że od chwili zniszczenia naszego ruchu oddolnego nie ma działalności patriotycznej, nie ma apeli, protestów. Nasz prezydent, przebywając w Stanach Zjednoczonych we wrześniu, został opluty przez garstkę kodowców. Rozbity klub Witolda Rysowskiego już nie był w stanie zorganizować manifestacji i przywitać prezydenckiej pary, tak jak to robił poprzednio. Spacyfikowanie ruchu oddolnego to również uderzenie w nasz demokratycznie wybrany rząd, w naszą raczkującą demokrację. Od kwietnia już widać jasno, że z kontynentu Ameryki Północnej nie płyną żadne wsparcia czy apele z poparciem dla naszego rządu. Zadanie zostało wykonane. Proszę państwa, nie przyjechałem tu narzekać, ale relacja Polonia, wolna ojczyzna musi się zmienić. W pierwszej kolejności musimy znaleźć zło, jakie panuje, musimy oddzielić plewę od ziarna. Musimy odnaleźć naszych działaczy, patriotów w Polonii. A przede wszystkim musimy mieć naszych ministrów, którzy reprezentują polską rację stanu. Niestety na dzień dzisiejszy tak nie jest. Minister gabinetu prezydenta, pan Kwiatkowski, który przebywał w Ameryce Północnej kilkakrotnie, nie rozpoznał sytuacji w Polonii prawidłowo albo jej nie chciał rozpoznać. A przecież to właśnie ten minister powinien reprezentować przede wszystkim tę Polonię patriotyczną, tą Polonię i tych działaczy, dzięki którym tam się znalazł. Jeśli nie wie, co oznacza słowo minister, to nie powinien tego stanowiska piastować. Jeżeli ten minister brał jakikolwiek udział w rozbiciu naszej polskiej grupy, powinien podać się do dymisji. To apeluję do pana prezydenta o zainteresowanie się tym, co zaszło w Dialstone w amerykańskiej Częstochowie. Również nie będzie żadnej dobrej zmiany, jeżeli nie przeprowadzona zostanie opcja zerowa w konsulatach i ambasadach. Tam się nic nie dzieje, a szczególnie na kontynencie amerykańskim. Dalej istnieją sitwy powiązania utworzone od roku 45 ubiegłego stulecia. Nie powtarzajcie nam, że nie ma kadr. Kadry są w Polsce, kadry są na całym świecie, należy je odnaleźć. One tylko mają tą zaletę, że nie będą wchodzić w sitwy i układy. Nie lękajcie się ich. Panie ministrze Waszczykowski, gdy w dniu wyborów do Sejmu rozdawałem ulotki przed konsulatem w Toronto, cała obsługa konsulatu wyszła na ulicę i wezwała mnie do zaprzestania, bo inaczej zadzwonią na policję albo unieważnią wybory. Żadna cisza wyborcza w Kanadzie nie obowiązuje. Zgromadzeni wyborcy poprosili mnie o zaprzestanie rozdawania ulotek, ponieważ oni są zdolni do wszystkiego, nawet do unieważnienia wyborów. Tak, panie ministrze Waszczykowski, to są dalej oni. Bez opcji zerowej żadnej dobrej zmiany nie będzie. Po całkowitym zwycięstwie w wyborach prezydenckich i parlamentarnych nasze władze klubowe wystąpiły do nas, byśmy przedstawiali naszych kandydatów do obsady konsulatów. Gdy przedstawiliśmy, wszystko zostało kręcone, a kluby rozbite. Czyja to zasługa? Ta poprzeczka zarzucona dla polskich patriotów musi być wysadzona w powietrze. My nie potrzebujemy reprezentantów znikąd.
po raz enty zostaliśmy spacyfikowani. Pokazano nam nasze miejsce w salach parafialnych. Tam możecie sprzedawać gołąbki i pierogi. Tam wam damy spokój. Z drugiej strony te kobiety, zacne Polki, które poświęcają swój czas sprzedając pierogi, a pieniądze zarobione wysyłają do Polski, by wesprzeć organizacje charytatywne, to one bardziej zasługują na uhonorowanie niż ci, którzy w ostatnim czasie zostali uhonorowani przez prezydenta Dudę. Pytanie, kto był wnioskodawcą? Podsumowując sytuację na kontynencie amerykańskim, można określić ją tak. Patriotyczna Polonia została spacyfikowana. Następuje układanka naszych ministrów z obecnym establishmentem. Posypały się odznaczenia dla ludzi mało znanych w Polonii. Teren amerykański jest do zagospodarowania. Ten teren do zagospodarowania został przygotowany przez partyzanta wolnego słowa. Kogo jeszcze i za jaką lichwę? Dziękuję Państwu za uwagę.